Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością witamy Państwa na 8. już staszycowskim koncercie karnawałowym. Serdecznie witamy parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, grono pedagogiczne, zarówno obecne, jak i to sprzed kilku czy kilkunastu lat, fundatorów nagród, uczniów Staszica oraz wszystkich przyjaciół szkoły. Dzisiejszy koncert poprowadzą dla Państwa Jan Gitmański i Zuzia Kołodzi. Bardzo się cieszymy, że postanowiliście Państwo spędzić dzisiejszy wieczór właśnie z nami. Zwłaszcza, że celem koncertu jest nie tylko miłe spędzenie czasu, ale zbiórka na rzecz Sosnowieckiego Hospicjum imienia świętego Tomasza. Można więc powiedzieć, że te piosenki śpiewane będą dla pieniędzy. A czy wiesz, jaki dziś jest dzień? No oczywiście, 21 lutego. No to oczywiste. Ale czy wiesz, że dzisiaj są ostatki, czyli zapusty? I że jutro nasz koncert nie mógłby już być karnawałowym, bo jest popielec i karnawał się kończy? Czyli wszystko układa się idealnie. Koniec karnawału, bawmy się więc, a nade wszystko pamiętajmy o szlachetnych intencjach, jakie tej zabawie towarzyszą i charytatywnym celu naszego koncertu. Oprócz śpiewania i tańczenia mamy też ofertę plastyczną. Widzicie Państwo, że otoczeni jesteśmy dziełami naszych uczniów. Po zakończeniu części muzycznej odbędzie się licytacja kilku spośród zgromadzonych obrazów. Pozostałe zaś można będzie kupić po uroczystości, by w ten sposób wspomóc hospicjum, a przy okazji stać się właścicielem obrazu, być może Nowego Malczewskiego czy Poznańskiej. Podczas dzisiejszego koncertu będziemy podziwiać nie tylko artystycznie uzdolnionych uczniów naszego liceum, ale również absolwentów szkoły. Jako pierwszy wystąpi niezwykle utalentowany uczeń klasy trzeciej, Antoni Zimna, w bardzo karnawałowej piosence z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Zabiorę cię dziś na bal. Z wdziękiem i urokiem towarzyszyć Antkowi będzie Paulina Barańska z klasy drugiej. Muzyka strunie z nieba.
dla twoich włosów heban. I znów się dowiem, jak mi cię potrzeba. Więc przebacz, no te złe. Nazwanie Antka niezwykle utalentowanym nie było przesadzone. Tym samym poprzeczka dla kolejnych wykonawców ustawiona została wysoko, a apetyty widowni zaostrzone. A przed nami Dominika Trzebińska z klasy drugiej i dalszy ciąg karnawałowego balu, bowiem Dominika wykona piosenkę Anny Janny. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. No ale skoro przetańczyć, to będzie też taniec. I to taniec w mistrzowskim wykonaniu. Przed nami mistrzowie Polski w tańcach standardowych, rodzeństwo Zuzanna i Filip Jakubczyk. Niech na nas kapił się, no i co? I
Nic się, Zuzia, nie martw. Przy następnym walcu zaproszę cię do tańca i wtedy to my zachwycimy publiczność. Na szczęście w programie nie ma już walca, ale mam nadzieję, że dzięki walcowi jesteśmy wszyscy rozgrzani, rozwirowani, rozemocjonowani. Pora więc na chwilę refleksji i zadumy. Ale zobaczycie Państwo, jak optymistycznej i ile nadziei niosącej. Przed nami bowiem Patrycja Sinicka z klasy drugiej w piosence Alicji Majewskiej. Wszystko może się stać. Faktycznie, miałaś, Zuzia, rację. Czuję się podtrzymany na duchu i pozytywnie nastawiony do życia. A Patrycja? Wokalne odkrycie roku. A tymczasem spójrzmy. Na scenie stoi kilka instrumentów. Na fortepianie Antek już grał. Ale zapewniamy Państwa, że nie tylko Antek umie grać na tym instrumencie. Stoją też gitary, perkusja i wzbudzający największe zainteresowanie saksofon. A więc jak w teatrze, skoro wisi na ścianie strzelba, musi wystrzelić. I właśnie teraz zagrają wszystkie instrumenty, które tutaj widzimy. W standardzie jazzowym Sunny Side of the Street wystąpi staszicowski band w składzie Krzysztof Białczyk, saksofon. Kuba Nurczyński, fortepian.
Adam Kleszcz, gitara basowa. Marek Jędryszczak, gitara. Oraz Iga Miklasińska, bębny. Proszę Państwa, ja to się czuję trochę zawstydzony. Nie umiem grać na żadnym instrumencie, ale dobrze jeżdżę na nartach. Właśnie, Patrycja śpiewała, że trzeba mieć pozytywne nastawienie do życia. Człowiek nie umie, nie musi umieć wszystkiego. A ty, Zuzia, umiesz na czymś grać? Nie, ale... Ale do rzeczy. Poznaliście już Państwo Antka Zimnala i jestem pewien, że spodziewacie się. Powiem więcej. Oczekujecie, macie nadzieję, że pojawi się jeszcze. Proszę bardzo, marzenia się spełniają.
W dodatku tym razem Antek wystąpi w towarzystwie nie mniej utalentowanej Nikoli Słabosz, uczennicy klasy maturalnej. A to nie koniec, bo na saksofonie zagra Krzysztof Białczyk, a na basie Adam Kleszcz. A jaka piosenka! Jak Kania Dżdżu, Jana Kantego Pawluśkiewicza, którą to piosenkę w niezrównany sposób wykonywał mistrz Jan Kanty razem z aktorką Joanną Kulik. Zaręczam, że Antek, Nikola i towarzysząca im część zespołu nie są gorsi. Jak Kania Dżdżu, tak czekam cię tu i dusza ma co na to da. Czyś smurnej mgły, czy lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już niecałych lat daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Czyś smurnej mgły, czy lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Wartki jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak Kania Dżdżu, tak czekam ja. Jak Kania Dżdżu, tak czekam cię tu i dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy lśniących wzdłuż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Na, 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 na. I dusza ma co na to da. Czyś chmurnej mgły, czy lśniących wzdłuż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Niecałych lat daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransów, trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak Kania Dżdżu, tak czekam ja. Na, 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 la 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 pam ba la la. Podobało się Państwu? Mnie też. I piosenka, i zjawiskowe wykonanie. A umiesz rozwiązać zadanie gramatyczne? No dawaj. Jak Kania Dżdżu. A jak ten opad, to dż będzie brzmieć w mianowniku? Nie zagniesz mnie? Jestem w końcu na humanie. Mianownik brzmi deszcz. No rzeczywiście, tak właśnie, ale my tu gadu-gadu, a wykonawcy czekają. W trakcie układania repertuaru dzisiejszego koncertu staraliśmy się postępować zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia, bohatera kultowego filmu Race, która głosi, że podobają nam się tylko filmy, a więc i piosenki, które już znamy. Stosowaliśmy jednak tę zasadę nie całkiem ortodoksyjnie, bo wybieraliśmy mało znane piosenki, znanych wykonawców. Właśnie. Teraz będzie piosenka bardzo znanej wykonawczyni. Tak znanej, że bardziej znaną w Polsce być nie można. Tak, tak. Piosenka Maryli Rodowicz. Ale proszę się nie bać, nie będziemy śpiewać Małgośki. Będzie Damą Być, ale za to w odkrywczej i zaskakującej interpretacji. Na scenie Dominika Trzebińska.
chciałabym, tak umiałabym powiewną być niby ty, królewną być, złote kwiatki rwać. Nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach, damą być. I na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Nie mam ku serca do czekania, do liczenia, do zbierania, nie mnie nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mdleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na stokrotkach spać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach, damą być, ach, damą być. I na wyspach bananowych bananówkę pić. Nie mam głowy do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie mnie nie zrozumie pan. Nie mam serca do poziomu, do dyplomu, zbiórki złomu. To zbyt wyszukany stan. Ach, c'est si bon, ach, c'est si bon, ach, c'est si bon. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal. Odpłynęły z królikami, a głupiemu żal. Rzeczywiście, byliśmy przed chwilą świadkami, jak piosenka zyskuje nowe życie. Gratulujemy, Dominice. Staramy się nieustannie, aby nasz program był bogaty i urozmaicony. Dlatego trzymamy się sprawdzonych zasad mistrzów estrady. O inżynierze Mamoniu już było. To teraz Ferdynand Jaroszy, as przedwojennej rewii i kabaretu. On mianowicie wyznawał zasadę, że musi być przeplatanka. Gadane, śpiewane, tańczone. Baba, chłop, wesołe, smutne i tak dalej. My też się tego trzymamy. Co mówicie, że w ramach gadanych punktów wierszy nikt nie mówi? Ani skeczy nie ma? A nasze popisy to, przepraszam, nie stand-upy? No. Tak więc w ramach rozmaitości, o której tak barwnie opowiedział Janek, teraz będą skrzypce, a dokładnie dwoje skrzypiec i fortepian. Na fortepianie zagra Kuba Nurczyński, a na skrzypcach Marysia Haberka i Wiktoria Konecka. W ich wykonaniu melodia z bardzo znanego filmu. Inżynier Mamoń byłby zachwycony, a potem niespodzianka, a po niej sprawdzian i test. W końcu poniekąd jesteśmy w szkole.
can touch us one time and last for a lifetime, yes, and never letting go till we dany test. Czy wszyscy rozpoznali utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą? Dobrze! To też była melodia z Titanica, tylko w zupełnie innej aranżacji, innym rytmie. W taki właśnie sposób wykonała ją obdarzona wyjątkowym głosem Sawa Bańka, pierwsza z absolwentek, która pojawiła się na scenie dzisiejszego wieczoru. Sawa ukończyła śpiew estradowy na Wydziale Muzyki Rozrywkowej w Zielonej Górze, a teraz studiuje filologię norweską na Uniwersytecie Warszawskim. A oprócz tego współtworzy musicale dla dzieci. No, ale przecież był też taniec i to po raz kolejny w mistrzowskim wykonaniu. Tańczył ubiegłoroczny absolwent Staszica Michał Miller i Wiktoria Wychowałek, wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski. Dotąd był w większości po polsku. Ale przecież jesteśmy szkołą z oddziałami dwujęzycznymi. Pokażmy, że znamy języki. Będzie więc po angielsku. Po angielsku, a zespół ze Szwecji. Jeśli ze Szwecji, a ma być znane, to oczywiście ABBA i Dancing Queen. W tym utworze koleżanki, które już dzisiaj występowały. Nicola, Dominika i Wiktoria.
Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go, where they play the right music, getting in a swing. You come to look for King, look for King. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in a mood for dance, mood for dance. And when you get that chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jump, having the time of your life. See that girl, what does you think is the dancing queen? Anyone will do. You're in the mood for dance, mood for dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel that beat from the tambourine, oh yeah. No nie wiem jak państwo, ale ja zdecydowanie zapisuję się do fanklubu staszicowskiej Abby. I śpiewają, i tańczą, i wyglądają. Zapowiadaliśmy, że udział w koncercie wezmą absolwenci. Poznaliście już państwo Sawę, jej niezrównany sceniczny temperament i wyjątkowy głos. Teraz przed nami Jakub Szkutnik, który studiuje medycynę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a równocześnie jest liderem robiącego coraz większą karierę bluesowego zespołu The Silver Moon. Kuba wystąpi z Martyną Kucią, równie wybitną absolwentką, obecnie studentką filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Śląskim, która właśnie wróciła ze szkoły flamenco. Co ważne, Martyna jest autorką choreografii do większości piosenek w dzisiejszym koncercie. No wspaniale, ale powiedzmy w końcu, co zaprezentują. Otóż nie było jeszcze... No właśnie, Bogdana Łazuki. Błąd, bo to świetne utwory i świetny wzorzec wykonawczy. Tak więc teraz, w piosence Dzisiaj, Jutro, Zawsze, z repertuaru mistrza wystąpi rewelacyjny, jedyny taki duet. Kuba Szkutnik i Martyna Kucia. Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak. Kochana dziś.
dzisiaj, jutro zawsze będę cię złościć tak, kochać mnie nie chciałaś, to teraz masz. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę stać, a na schodach zacznę tańczyć solo Charles. To na dzisiaj, jutro zawsze będę ci humor psuć, choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Słuchaj proszę, o co nowy jest Charleston, Charleston. Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi mój głos. Kochana, dzisiaj, jutro zawsze brzmieć będzie Charleston, Charleston. Jeśli nie zatańczysz ze mną choć raz. Dzisiaj, jutro zawsze będę ci humor psuć, humor psuć, choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Kochana! Słuchaj proszę, o co nowe jest Charleston, Charleston. Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi mój głos. Kochana, dzisiaj, jutro zawsze brzmieć będzie Charleston, Charleston. Jeśli nie zatańczysz ze mną choć raz. Fenomenalnie, naprawdę pozazdrościć. No ja niestety tylko na tych nartach. Tak, jestem oczarowana i urzeczona. Ach, mistrz Łazuka byłby zachwycony. Czyż nie jest prawdą, że piosenki z lat 60. miały w sobie ten niepowtarzalny klimat, czarującą muzykę, błyskotliwe teksty? Zostańmy więc jeszcze w tym nastroju. Już było wesoło, a będzie jeszcze weselej. Bajo Bongo. Tytuł piosenki brzmi śmiesznie, a wykonanie daje gwarancję dobrej zabawy. Śpiewają Wiktoria Warecka i Emilka Ferdek. Obydwie z klasy pierwszej, a dokładnie Emilka jest z mojej klasy, czyli pierwszej A. A towarzyszyć im będzie grupa taneczna w nieco zaskakującym składzie. Dzisiaj pieśń bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Kto ten piękny taniec zna, ten tańczy go jak ja. O baja bongo, o bongo baja. Bongo la, bongo la, bongo la, la, la. La 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 la. Bongo la, bongo la, bongo la, la la. La 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 la. Korowód zakochanych, w radosne idzie tany. Dookoła dźwięczy śmiech i śpiew dziewcząt rozbrzmiewa. I gdy na ciebie patrzę, chciałabym odtąd zawsze w tym rytmie tańczyć z tobą i nocą i dniem. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Bajo bongo, bajo bongo. Przez świat wzdłuż i wszerz płynie dzisiaj pieśń. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Kto
bongo la, bongo la, bongo la, la, la. La 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 la. Bongo la, bongo la, bongo la, la, la. La 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 la. Koropuś zakochany, radosny i dziewczany. Dokoła kwięczy śmiech i śpiew dziewcząt rozkwiewa. Gdy na ciebie patrzę, chciałabym odtąd zawsze w tym rytmie tańczyć z tobą i nocą i dniem. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Bajo bongo, bajo bongo. Przez świat wzdłuż i wszerz płynie dzisiaj pieśń. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Kto ten piękny taniec zna, ten tańczy go jak ja. O baja bongo, o bongo baja. Bongo la, bongo la, bongo la, la, la. La 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 la. Bongo la, bongo la, bongo la, la, la. La 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 la. Obiecywaliśmy dobrą zabawę i jak tak patrzę, to nikt nie czuje się zawiedziony. A spodziewaliście się państwo, że profesor Hassa jest tak wszechstronnie uzdolniony? Z jednej strony mistrz parkietu, a z drugiej doktor nauk chemicznych. Proszę, takich mamy w Staszicu nauczycieli. Dobry nastrój służy człowiekowi. Pozostańmy więc jak najdłużej w tym rozbawieniu, bo oto teraz dobrze znana wszystkim piosenka z repertuaru Kasi Sobczyk, przypominana ostatnio przez Margaret. U nas piosenkę O mnie się nie martw wykona Nikola Słabosz, a partnerował jej będzie gwiazdor staszicowskiego teatru, uczeń klasy drugiej Wojtek Dubiel. Możemy się rozstać. No przecież nie będę cię trzymała kurczowo za rękę. Ale wiesz co? Nie bój się. Możesz sobie iść. Gdzie chcesz, z kim chcesz i jak chcesz. Tylko nie rób takiej żałosnej miny, no błagam cię. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Jest sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Kiedyś ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, aleś tyś cenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Big. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki, humor poprawią mi dni. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem Lubwickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosił mnie do teatru, Wojtek na rurki z krewet.
więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. I jeśli chcesz wiedzieć, zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Śmiało mogę powiedzieć, że nic nowego pod słońcem. Nikola śpiewa świetnie, a Wojtek, no jak wiadomo, urodzony aktor. Teraz jest zima, za oknem ponuro, ale pomyślcie państwo o lecie. Plaża, przy plaży tawerna, w tawernie muzyka, tańczące pary, ktoś śpiewa i tak za chwilę będzie na naszej scenie. Sawa Bańka po raz kolejny oczaruje nas swoim głosem. A przypadkowi goście tawerny zatańczą. Chłopcy z obcych mórz, z repertuaru Marii Koterskiej, ale w innej aranżacji, innym rytmie, innym tempie, po prostu na nowo. Kładł się mrok i brzeg w nim zginął. Była noc i ktoś tam w stare szkło lał mocne wino. Smak południa był w winie tym, w sali snuł się niebieski dym i dziewczęta tańczyły w nim nucąc tak. Chłopcy z obcych mórz, tylu ich dziś przyszło tu. Zapomnieli już, że w świat jutro płyną znów. Światła tańczą w szkle, bar zatacza się jak po burzy okręt. Kto by myślał, że tutaj znajdą się trunki aż tak dobre. Popatrz ile już wokół przytulonych par. Chłopcy z obcych mórz zagarnęli cały bar. Czas na dzisiaj znikł i nie pyta nikt, co się jutro stanie. W barze dźwięczą szkła i zabawa trwa aż po biały ranek. Była noc, bez końca trwała noc, a zegar naglił. Przyszedł dzień i port rozjaśnił się od białych żagli. Dawno ucichł wesoły gwar i po brzegu, gdzie pusty bar, zamyślona dziewczyna szła nucąc tak. Chłopcze z obcych mórz, czemu znowu płyniesz w świat, w drogę pełną burz? Tam, gdzie tylko sól i wiatr. Nie zawoła nikt, nie pomoże nikt, kiedy fale biegną. Chłopcze, po co ty, powiedz, po co ty płyniesz tak daleko? Z południowych mórz, co za rok przywieziesz nam? W oczach słony kurz i ten uśmiech, który znam. To już tyle lat, tylko ty i wiatr, tylko żagli łopot. I wciąż jesteś sam, chłopcze, nie płyń tam, chłopcze, weź mnie z sobą. To już tyle lat, tylko ty i wiatr, tylko żagli łopot i wciąż
już jesteś sam. Chłopcze, nie pójdź tam. Chłopcze, weź mnie z sobą. To już tyle lat, tylko ty i wiatr, tylko żagli łobot. I wciąż jesteś sam. Chłopcze, nie pójdź tam. Chłopcze, weź mnie z sobą. Sawa oczywiście zjawiskowa, ale ci ludzie, jak oni dobrze tańczyli. A trzy osoby były z mojej klasy, no coś takiego. A zachwycali nas Marysia Surmacz, Majka Kotuła, Iga Zielińska, Natalka Piasecka, Ola Prusak, Patryk Tusz, Marek Jędryszczak, Mikołaj Stasiowski, Szymon Kołtun i Grzegorz Karpiński. No cóż... Ja za to dobrze na tych nartach. Kurczę, wielka szkoda, że nie mogą państwo tego zobaczyć. To się nazywa obsesja. Zostańmy jeszcze na chwilę w tej tawernie. A jak tawerna, to musi być gitara. A najlepiej kilka gitar. Przed chwilą mieliśmy próbkę spontanicznego tańca. Teraz będzie próbka spontanicznego, niezobowiązującego śpiewania, jak przy ognisku. Albo w tawernie. Zawsze tam, gdzie ty, zespołu Lady Punk. Na scenie Wiktor Kyrcz, Patryk Tusz, Kuba Madej oraz Marek Jędryszczak. A skoro niezobowiązujący śpiew przy ognisku, to rozumiem, że śpiewamy wszyscy. No może chociaż w refrenach. Każdy oddech w niespokojny wiatr, by znalazł mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, by znalazł się z powrotem, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem: być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie o jutro, to za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, by znalazł się z powrotem i wysuszył łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens,
jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem być tam, zawsze tam, gdzie ty. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić, spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Wracać znów do ciebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i potem spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Yeah. Dziękujemy chłopakom za klimat i nastrój. Było naprawdę ogniskowo i wakacyjnie. Nawet dziewczyny odwiecznie marzące o chłopcach z gitarą spontanicznie się pojawiły. Do znanych nam Emilki, Wiktorii i Marysi dołączyła tegoroczna maturzystka Natalia Piasecka. A państwo to trochę średnio z tym śpiewaniem. Ale... jeśli Sosnowiec ma miejski chór, to radziłbym dołączyć. To może jednak państwo mnie zobaczą kiedyś. Lepiej nie. A tymczasem wróćmy do muzyki lat 60. Na scenie zobaczymy jeszcze raz Kubę Szkutnika, tym razem w rock'n'rollowym, a nawet big beatowym numerze 20-latki z repertuaru Macieja Kosowskiego. Wraz z Kubą na scenie niepowtarzalny Staszic Band oraz grupa baletowa w składzie Emilka Stolarczyk, Paulina Barańska, Maja Kantor, Amelia Lund, Julia Lund i Nicole Mirza. Pozostałości poprzednika. Masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nic więcej nam nie trzeba. 20 lat, zawsze w pas się kłania świat, cały świat. 20 lat, 20 lat, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nie będzie nigdy więcej. Bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat.
20 lat nie będzie nigdy więcej. Bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cudny świat, bo jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. Cudny świat, bo jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. I znowu zachwytom nie ma końca. Powiem w tajemnicy, że tak myślę, czy nie zacząć trenować jakiegoś tańca. Dobre, dobre. Takich żartów to nawet ja nie opowiadam. Szanowni Państwo, bardzo mi przykro ogłosić, że dzisiejszy koncert zbliża się już ku końcowi. Ale przed nami grande finale 8. starszycowskiego koncertu karnawałowego, a w nim hit nad hitami. We are the world, Michaela Jacksona, w polskiej wersji, bo świat to my, pełen nadziei i optymizmu, którego tak bardzo nam wszystkim potrzeba. Po piosence rozpoczniemy zapowiadaną licytację obrazów, którą poprowadzi samorząd uczniowski, czyli przewodniczący Jan Bała i jego zastępczyni Nadia Stachowicz. Dzieci Jego, to my pięknie.
Tym razem wezmę mikrofon. Nadejdzie czas, gdy zawołać trzeba w głos, kiedy świat musi razem pójść. Śmierci pełno w krąg, czas naprawić błąd, szansę dać, życiu szansę dać. Nie można żyć, udając dzień po dniu, że może ktoś zmieni wkrótce to. Jeden mamy dom, nad którym czuwa Bóg. Prawdą jest, że miłości trzeba nam. Bo świat to my. My dzieci Jego. To my piękniejsze tworzymy. Stwórzmy świat i ty i ja. Daj serce swe, by wiedzieli, że jest ktoś, by miłości wolne życie im dał. Bóg nam przykład dał, rozmnażając chleb, byśmy my podali ręce swe. Bo świat to my dzieci Jego, to my piękniejsze tworzymy dni, wszystko dla Niego. Czas wybierać już, ratujmy życie swe, więc nowy stwórzmy świat i ty i ja. Tworzymy dni, wszystko dla Niego. Czas wybierać już, ratujmy życie swe, więc znowu stwórzmy świat i ty i ja. Bo świat to my dzieci Jego. To my piękniejsze, tworzymy dni, wszystko dla Niego. Już ratujmy życie swe, więc znowu stwórzmy świat i ty i ja. Panie dyrektorze, widzę, że pan dyrektor też lubi mikrofon, tak. Jak ja, ale czasem tak. Najpierw chciałbym pogratulować. W takich miłych chwilach. Szanowni państwo, tak, jeszcze Janek? Jeszcze chwilkę? Pogratuluję. Dasz mi chwilkę potem? Proszę państwa, serdecznie gratuluję wszystkim wykonawcom. I jak tak na państwa patrzę, tak sobie spojrzę, to dociera do mnie, że wszystkim bardzo się podobało.
I teraz, panie dyrektorze, wreszcie skończyłem gadać. Dziękuję. Byłeś świetny. Szanowni państwo, kochana młodzieży, ileż uczuć mi teraz towarzyszy, począwszy od ogromnej radości, szczęścia i takiej ogromnej dumy. Tyle talentów, Staszicu. Bardzo wam serdecznie gratuluję z całego serca i przede wszystkim wam dziękuję, że za te wszystkie wrażenia, za te emocje, tyleż energii płynęło z tej sceny, że mnie tam było trudno wysiedzieć, aż się chciało tańczyć i śpiewać razem z wami. Naprawdę przepięknie, bardzo wam dziękuję. Proszę państwa, nie byłoby tego koncertu, gdyby nie utalentowani nauczyciele. O tym, że są w Staszicy utalentowani nauczyciele, mogliście się państwo już przekonać, widząc pana profesora Hasse na scenie. Ale ja serdecznie zapraszam na scenę reżyserki tego wspaniałego koncertu, pani profesorki Sławomirę Dziewięcką i panią profesor Monikę Karlik. Za nieocenioną pomoc dziękuję również pani profesor Agacie Kaczyńską. Bardzo zapraszam panią profesor. Kochani, te kwiaty jako wyraz uznania i szacunku dla waszego talentu chcę przekazać Sawie Bańce, absolwentce z roku 2017, uhonorowanej nagrodą imienia Jana Kiepury. Sawa, dzięki. Dzięki, to miłe, że absolwenci również do nas wracają. Jak państwo zauważyliście, temu koncertowi również towarzyszy piękna wystawa prac malarskich i koordynatorką tego przedsięwzięcia jest z kolei pani profesor Katarzyna Widera. Zapraszam, panie profesor. Proszę państwa, cieszę się, bo to jest ważne, dlaczego się tu spotkaliśmy, że ten talent tutaj artystyczny, zarówno muzyczny i plastyczny, jest w służbie tak naprawdę drugiemu człowiekowi. I tutaj akurat myślę o hospicjum świętego Tomasza w Sosnowcu. I cieszę się bardzo, że możemy pomagać. Zapraszam też w przyszłym roku na taki sam koncert charytatywny. Teraz będzie aukcja, którą poprowadzi pani prezes. Panią prezes, tak, jest obecna. Panią prezes, proszę. Właśnie. Nie byłoby przecież koncertu charytatywnego na rzecz hospicjum, gdyby nie hospicjum. Tak. Więc teraz na scenie pani prezes hospicjum Małgorzata Czapla. Ja bardzo króciutko, szanowni państwo, panie dyrektorze, najwspanialsi aktorzy, szanowni profesorowie, po prostu ja jestem wzruszona, to był niesamowity wieczór, przyznacie państwo, niezapomniany. Ja mam tylko retoryczne pytanie do pana dyrektora. Jak to jest, że w tak zacnym liceum, gdzie poziom nauczania w językach obcych, w języku polskim, matematyce, chemii, etc. jest tak wysoki, a i tak rodzą się takie talenty artystyczne, aktorskie, wokalne, instrumentalne. Pytanie retoryczne, jak to się dzieje? Kochani, jesteście wspaniali. Dziękuję wam w imieniu tych, do których adresowany jest ten wasz, to wasze przedsięwzięcie, ten wasz trud. Dziękuję z całego serca. I dziękuję też państwu wszystkim obecnym, którzy przybyli na spotkanie, którzy chcą nas wesprzeć i drobnym datkiem do puszki i uczestniczeniem w licytacji. Ja mam tu tylko symboliczne dyplomy, które przekazuję na ręce pana dyrektora, żeby one trafiły do właściwych osób. Tutaj tytularnie są wszystkie zaznaczone. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Natomiast, kochani moi, ponieważ pozwólcie na jedną maleńką refleksję staszicowską. Mianowicie, ja osobiście jestem absolwentką Staszica. Moja zastępczyni wiceprezes, prosimy panią Beatę Bandurę, prosimy cię tutaj, jest również absolwentem Staszica. W kręgach naszych lekarzy są
absolwenci Staszica. Kochani, wśród wolontariuszy również są absolwenci lub obecni uczniowie. Co więcej, na liście najwspanialszych darczyńców, i tu pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk, bo są obecni, absolwenci również Staszica. Państwo Barańscy, Państwo Brenny, Państwo Cichy, wszystkich widziałam, Państwo Rokiccy, Państwo Nawrotowie. To są ci, którzy uwierzyli w nas wtedy, gdy nasza działalność była tylko środowiskowa, czyli tylko opiekowaliśmy się ludźmi w środowisku, w ich własnym domu. Oni zawierzyli i oni uważali, że my udźwigniemy ten ciężar budowy hospicjum stacjonarnego. Udało się. A teraz po tym koncercie uważam, że rosną tutaj nowi lekarze, nowi rehabilitanci, nowe osoby, które się na pewno włączą do działalności hospicyjnej. Nie martwmy się więc o przyszłość opieki hospicyjnej w mieście Sosnowcu. Dziękuję wam wszystkim za zaangażowanie, wam kochani artyści, i niech się ta dobra inicjatywa w dalszym ciągu rozwija. Ja chciałam tylko taką refleksję faktycznie, oglądając was, młodzi ludzie, można sobie pomyśleć, że trochę czasu się straciło, że nie wykazało się takich talentów wtedy, kiedy się było w tej zacnej szkole. I tak się zastanawiam, jakie ja mam talenty, ale muszę państwu powiedzieć, że mam jeden, który jest bardzo potrzebny dzisiaj. Umiem obsługiwać czytnik do kart, więc można płacić kartami. Także będzie obsługa. Ja chciałam tylko powiedzieć, że na zewnątrz, w tak zwanym foyer, mamy jeszcze raptem kilka z 40, może kilkanaście. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już dzierżą obok fotela, na kolanach, obrazy naszych uczniów. Dziękuję uczniom, którzy swoje pasje przekuwają w szlachetność i w chęć pomagania. To nie jest po prostu pasja chełpienia się, tylko po prostu żywa pomoc. I nie wyobrażam sobie, że te obrazy zostaną. Państwo je dzisiaj zakupią na szczytny cel, aby po prostu wesprzeć. Także zapraszam wszystkich do pozostania na licytacji, którą poprowadzi samorząd uczniowski, Jan Bała i jego zastępczyni, którzy serdecznie państwa zaraz powitają. A ja zapraszam po licytacji do foyer i będę tam państwu prezentować najpiękniejsze arcydzieła sercem malowane. Dziękuję serdecznie wszystkim młodym artystom wokalnym, muzycznym, instrumentalnym i plastykom. Dziękuję pięknie. Ja na koniec jeszcze chciałam podziękować Martynie Kuci. Wprawdzie konferencjerzy powiedzieli, ale ja chciałam powtórzyć, że Martyna była autorką większości choreografii do koncertu. Brawo, brawo dla Martyny. Zapraszamy do Dziękujemy. Licytacji. Samorząd uczniowski na scenę. Zapraszamy samorząd.